Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę lewizja. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Lewizja jest to roślina wieloletnia pochodząca z Ameryki Północnej, porasta tereny górskie, radzi sobie z trudnymi, surowymi warunkami. Odwdzięczają się przepięknym kwitnieniem. W Polsce w uprawie znanych jest kilka gatunków lewizji. Jest to bylina górska, mrozoodporna i długowieczna, rozrastająca się powoli. Bylina tworzy płaskie rozety przypominające rozgwiazdę. Czasem powstają rozety boczne. Starsze okazy osiągają średnicę nawet do 40 cm. W maju gatunek ten zaczyna kwitnąć. Kwiaty tego gatunku lewizji mogą być białe lub w różnych odcieniach koloru różowego, łososiowego, żółtego lub czerwonego. Roślina najlepiej rośnie na stanowisku półcienistym do słonecznego. Gleba powinna być luźna, kamienista, umiarkowanie wilgotna, przepuszczalna, uboga w wapń. Dobrze jest wokół rośliny wysypać warstwę żwiru, zapobiega to jej gniciu. Lewizja nadaje się do sadzenia w ogrodach i ogródkach skalnych, dobrze rośnie zarówno w grupach, jak i pojedynczo. Doskonale rośnie w szczelinach murów i skał, także w misach i skrzynkach balkonowych. Doskonale komponuje się z rojnikiem murowym, rozchodnikiem i dzwonkiem dalmatyńskim. Rozmnaża się przez nasiona wysiewane wiosną.